Halleluja, kochani! Zatrzymajcie się i wysłuchajcie nas! Jest dobra nowina dziś! Rągowo! Przyjechaliśmy tutaj z Warszawy dla was! Do naszej przyjaciółki, która doświadczyła Boga żywego! Boga, którego my również doświadczyliśmy! I zatrzymajcie się i posłuchajcie! Chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku doświadczyłem coś ponadnaturalnego. Żyłem jak każdy inny, imprezowałem, tak dorastałem. Szukałem jeszcze większe grono ludzi, młodzież, tak dorastałem. I wiecie co? Wpadałem głęboko w imprezy. Zaczynałem chodzić na imprezy. Imprezy techno, dyskoteki. Przerodziło się w to coś więcej. Brałem narkotyki. Brałem dużo narkotyków. Ludzie, w 2015 roku poznałem Boga, bo zawołałem do Niego ze szczerego serca. Powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to mi się objaw, ogarnij moje życie. Byłem 8 lat uzależniony, brałem wszystko, nie dawałem po kablach. Po prostu, gdy dorastałem, w moim sercu pojawiała się pustka, którą próbowałem ją wypełnić narkotykami, alkoholem, seksem. Byłem uzależniony. Dziś tutaj w wolności ja mówię, że ja się masturbowałem, oglądałem pornografię, a dziś tu stoję i jestem wolny, bo poznałem Boga, który przyszedł do mnie w swojej chwale, miłości i w łasce, i On mnie z tego bagna wyciągnął. I to jest dla wszystkich. Bo wiecie co? Moje stare życie było takie, że byłem odwrócony do Boga plecami. Byłem odwrócony do Boga plecami i każdy tak dziś funkcjonuje. Każdy mówi, żyjemy w kraju, 90% ludzi tutaj mówi, że zna Boga, a tak naprawdę nie zna. Powiedz mi, czy ty go doświadczyłeś? Czy ty poznałeś Jego miłość? Czy ty odwróciłeś się od grzechu? Ja dzisiaj stoję i świadomie mówię, że żyłem w grzechu, a Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Wiecie co? Tak mnie to poruszyło. Tak mnie to poruszyło, że wiecie co, że za to, co ja robiłem, ja szedłem do piekła. A tam nie ma odwrotu. Tam nie ma odwrotu. Jeżeli świadomie poprałeś się i żyłeś w grzechu. Kochani, od momentu, kiedy zawołałem do Boga ze szczerego serca, moje życie diametralnie się zmieniło o 180 stopni. O 180 stopni. Ja dziś stoję. Ja głoszę Chrystusa. Nie głoszę wam martwej religii. Nie głoszę wam martwej religii. Mówię wam o Bogu, który wszedł w moje życie za moim pozwoleniem. Bo ja mu powiedziałem, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to przyjdź do mnie. Ogarnij mnie. Otwarłem dla Niego moje serce. Bóg, Jezus Chrystus, wypełnił mnie swoim Duchem Świętym. Ja narodziłem się z Bożego Ducha w 2015 roku. W 2015 roku. I ja dziś jestem wolnym człowiekiem. Bóg zabrał cały głód narkotykowy, imprezy. Wiecie co? Zastąpił to wszystko sobą, Duchem Świętym. I ja naturalnie dzisiaj żyję bez spiny. Nie muszę być dobrym człowiekiem. Dawniej chciałem być dobrym człowiekiem, ale za to nie pójdę do nieba. To jest kłamstwo. Diabeł jest jednym wielkim kłamstwem. Diabeł próbuje zrujnować nasze życie, wasze życie. Moje próbował zrujnować, ale ja się nie dałem. Ja się nie dałem, bo diabeł to jest frajer. To on daje podróbki, on daje imprezy po to, aby oddzielić was od Boga żywego. Po to, abyście nie mieli z Bogiem relacji, a Bóg powołał nas do tego, abyśmy mieli z Nim relacje. Abyśmy mieli z Nim relacje. Nie przez uczynkowość, przez łaskę. Jeżeli dziś masz pustkę w sercu, i wypełniasz ją czymś i czymś ją próbujesz wypełnić, to ja ci gwarantuję, nie wypełnisz tego. Będziesz się budził na drugi dzień z jeszcze większą pustką. Jeszcze większą pustką. Ale chcę ci dziś powiedzieć, powiedzieć ci, że jest wyjście, że jest droga. Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem. I tylko On potrafił ogarnąć moje życie. Tylko Jezus potrafił ogarnąć moje życie. Byłem dealerem narkotyków. Byłem kibolem. Byłem kibolem. Ale wiecie co? Nie wypełniło to tej pustki. Ale Bóg od tego czasu, gdy mu oddałem swoje życie, stery mojego życia, On mnie zmienił. Wlał na mnie miłość, pokój, radość.
I ja dziś jestem szczęśliwym człowiekiem, ale to jest dla ciebie również. Bóg chce, abyś się odwrócił od grzechu, abyś porzucił grzech, abyś się upamiętał. Upamiętanie, co to jest? To jest odwrócenie się od grzechu i porzucenie grzech. I Bóg wtedy przychodzi w swojej łasce, On ci daje łaskę i bez spiny nie wchodzić w grzech. Kochani, Bóg pragnie, abyście się narodzili z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Co to znaczy? Nie, żebyście się narodzili jeszcze raz fizycznie, ale Bóg chce ożywić waszego ducha. On w te miejsce chce wlać swojego ducha. I tak zrobił ze mną. I ja dzisiaj go doświadczam cały czas na nowo. Cały czas na nowo. I to jest dla was. Kochani, jest sobota. W moim starym życiu myślałem tylko i już miałem w bani, żeby iść się konkretnie nawalić, naćpać, iść na konkretną imprezę techno, nawalić się konkretnym towarem, sprzedać kilkanaście gietów komuś innemu. A dziś ja, wiecie co, sobota, ja w miłości stoję, ja zwiastuję wam Boga żywego, Boga, który ogarnął moje życie, Boga, który chce z wami mieć relacje. Nie musicie iść do kościółka co niedziela i klęczeć. To są uczynki. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, lecz z łaski. Otwórzcie oczy. Duchu Święty, ja dziękuję ci za to miejsce. Dziękuję ci za to miejsce, że tutaj jest młodzież. Że tu jest młodzież, która teraz otwiera serce na ciebie, Ojcze. Ja dziękuję ci, Duchu Święty, że ty będziesz przenikał teraz każdą osobę w twoim duchu, prawdzie i miłości, że teraz ci ludzie nie będą normalnie spać, nie będą zasypiać, będą wołać do ciebie: Jezus, ty żyjesz, ty żyjesz. Bóg tak ukochał świat, że zesłał swojego Syna, jednorodzonego Jezusa. Po co on to zrobił? Abyśmy się na nowo pojednali z nim. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem, jedynym Zbawicielem. Nie potrzebujesz księdza. Nie potrzebujesz księdza. Bezpośrednio przyjdź do Boga, do Jezusa i powiedz, z czym się zmagasz. I pozwól mu, aby on wjechał w twoje życie, jak Magda Gessler. Ja tak zrobiłem i moje życie totalnie się zmieniło. Ludzie, ja was kocham. Dawniej byłem kozakiem, zarzucałem maski, miałem problemy z psychiką. A teraz ja w wolności, bez spiny. Ja tutaj głoszę Boga żywego, nie martwą religię. Kochani, ja tego doświadczyłem, moi przyjaciele tego doświadczyli. Ewangelia wciąż jest taka sama, od 2000 lat nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Halleluja! Kocham was wszystkich, kocham Boga, że potrafił mnie ogarnąć. Ludzie, jeżeli macie dzisiaj problem z psychiką, macie jakieś problemy zdrowotne, Jezus Chrystus dzisiaj uzdrawia przez nasze ręce, bo we mnie mieszka Duch Święty. I w 2015 roku ja w ogóle się odciąłem od mojego starego życia. Ja się uniżyłem i nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I to jest wolą Boga, aby w każdym zamieszkał Jego święty, potężny Duch. Błogosławię was wszystkich. Amen.